Od razu makijaż nabrał pums. O Jezus Maria. Dzień dobry kochani, witam was serdecznie na kolejnym filmiku u Margi Eski, czyli mnie, u mnie was witam serdecznie na kanale 60+, który został nazwany właśnie moim imieniem, Marka Eska 60+, bo ja mam 63+ lat. To tak, kochani, gwoli wyjaśnienia dla nowych, które tutaj przyjdą. I jeszcze jest jedno wyjaśnienie, że kanał założyłam w związku z tym, że skończyłam 3 lata temu 60 lat, no chwileczkę po urodzinach, jakieś pół roku założyłam albo i więcej, i doszłam do wniosku takiego, że nie muszę botoksów czy innych cudów czy skalpela użyć, żeby wyglądać tak, żeby móc wejść między ludzi. Wystarczy dobry makijaż, którego się nauczyłam i uczę dalej się makijażu, żeby po prostu te nieciekawe miejsca na twarzy zakryć, a te najciekawsze po prostu wydobyć na światło dzienne. I jestem tego zdania i już i amen. O. Pieniądze nie grają roli. Mogłabym chodzić na botoksy i na różne inne, ale kurczę pieczone. Sama siebie oszukiwać po 60, no to sorry, to nie ja, moi drodzy, nie ja i jeszcze raz nie ja. Może gdybym była 20 lat młodsza, ale też to wątpię, bo ja nie lubię, jak ktoś przy gębie grzebie w ogóle. O, to tak gwoli wyjaśnienia. Cóż chciałam dzisiaj właśnie a propos tych 60+. Ano, na niemieckim kanale ten makijaż subskrybentka czy abonentka nazwała makijażem graficznym. Dla mnie to nie jest makijaż graficzny, dla mnie to jest takie pół smoky z nie wiadomo czymś, z powiększeniem oka. Zawsze tak robię, jak chcę troszeczkę większe to oko mieć, to tutaj przesuwam do nosa kolorem, który pasuje do tego, który był makijaż namalowany. A zatem tak sobie usiadłam i pomyślałam, czy kobieta 63+, może też taki prawdziwy, no zobaczymy co wyjdzie, nie? Właśnie, jak to się mówi, graficzny makijaż nosić i wyjść w nim między ludzi. To jest, moi drodzy, właśnie zamysł tego filmiku. Makijaż będę robiła tylko paletkami z... nie, dwoma paletkami z Glam Shopu i tą z Affectu. Może wykorzystam, nie wiem, bo wiecie jak to jest, nie? Tak jest, a później się okazuje, że całkiem co innego. Także, no, także postaram się bardzo zrobić ten graficzny. O, patrzcie. Adam, o, odrobinkę, ale jego już się, wiecie co, dlatego ja na początku robię brwi i smaruję te powieki, żeby na sam koniec, kiedy już gruntuję to wszystko, żeby to wszystko się ładnie trzymało i nie było, wiecie, taką grubą warstwą, na której zaraz jak położysz cienie, które się, przeważnie te, które się, znaczy cienie, te błyskotki, to od razu wszystkie zmarchy wychodzą na wierzch. Także właśnie dlatego też sobie wyrobiłam, moi drodzy, coś takiego jak właśnie sposób, którym ja robię moje makijaże. I no, i z czasem, jak zobaczę te pierwsze filmy, patrzę na te pierwsze filmiki, no to o Jezu, wiecie, o, ale wiecie co, to jest, to widać, jaka metamorfoza nastąpiła, że potrafię po prostu zrobić już jako taki makijaż, gdzie mnie chwalą kobitki, które o tym mają pojęcie oczywiście. Kochani moi, a zatem, no co, będę się zabierać. Ano,
przysunęłam się do Was, żeby lepiej się to prezentowało. Słuchajcie, walczę z tym aparatem już za każdym razem. No niestety, prawda jest, wychodzi na jaw, że aparaty kompaktowe, mimo że naprawdę mam super obiektyw, to nie jest to, co aparat z wymiennymi obiektywami, gdzie sobie ten obiektyw człowieku włożysz, sobie go samego ustawisz i wiesz, że jak ustawisz, czy będziesz bliżej, czy dalej, a światło będzie to samo, obraz będzie ten sam. Tutaj w miarę właśnie przybliżania czy oddalania światło jest ciemniejsze lub jaśniejsze. Ja zostawiam ISO chyba jest 200. Jak żebym to widziała, to bym powiedziała. Gdzie mam okulary? Aha, same okulary. Na 200 i będzie widać, myślę sobie, co będzie widać, to co robię na oku. Muszę też się nauczyć patrzeć w obiektyw, o tu, a nie w ten mały ekranik. Bo ekran to tak się rzucam, mniej więcej jaka jestem, tu widzę. Także tak dalej, poza tym właśnie ten obiektyw ma to do siebie, że jak się bliżej człowiek przyciąga, to on to tak uwypukla, jak no to rybie oko, coś w tym stylu. No ale no, to jest obiektyw wbudowany w aparat i ojczeć nie ma co. Filmiki uważam są bardzo dobrej jakości. Kiedyś jak będę sławna i bogata, to wtedy kupię sobie taki sporządny sprzęt, tylko też wyłącznie do nagrywania filmików i zafunduję sobie też pana operatora. O. Na razie muszę się sama męczyć ze sobą. I o, dobra. Od czego zaczynamy? Ano zaczynamy, moi drodzy, może od afektu, bo on ma tutaj ten taki, chociaż czekajcie, biały już pod drzwiami. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jak sobie pod... A, jest okej. Po prostu zagruntuję tym, żeby już tam się nigdzie nie. O. O kurde, wiecie co, jednak tego białego poszukam se. Dobra. Wziąłam sobie Stysia paletkę, może coś z tego Stysia sobie też tu zakombinuję. Koncepcji nie mam takiej, wiecie, że siadam i już wiem, co maluję. Tutaj sobie pod brwiami tym białym po prostu zrobię, bo tak lubię. I będę tak robić. O. O. No mi się bardzo, bardzo podobywuje. Tak mam i już. O, okej. I teraz kochani, co? A zatem biorę 13 maksineczki i czarny z afektu, mogę wziąć ze Stysia. Nie wiem, czemu wziąłem z afektu. I tak mniej więcej pi razy oko maluję sobie kreskę. Tak jakbym, o, do Cat Chris. Tu by było to nawet troszeczkę wyżej. Nawet troszeczkę wyżej, o. O. Tak by było, okej. I sobie biorę ten od dwustronny z... Zresztą deszcz pada. To deszcz pada z... No, jakiej tam. I go sobie tutaj rozblendowuję po prostu w dół i w górę. I no jednak większym mogę spokojnie. Dobra, ja tego nigdy nie robiłam, powiem wam, w ten sposób. Chociaż raz mi się taki zdarzył. No jak to się nazywa? Makijaż oczu, gdzie też podwójną tam, jak znajdę, to wam pokażę. O, to był taki, wiecie, jeszcze delikatny, taki jeszcze, wiecie, nieodważny, nie? Nie ten, okej. Okay. To będzie ta moja kreska tutaj, graficzna. Nie? I kochani sobie
W niej zrobię najpierw kolor taki, jaki bym chciała, ale najpierw zrobię tak, no po normalnym. Ja nie wiedziałam, jak zacząć, powiem wam. Bo ja czegoś takiego naprawdę jeszcze nie robiłam. To jest taki półplaskaty maksymeczki i ten z afektu taki, o, różowy biorę i sobie w załamaniu powieki go dam. O, i do góry. I też tam. O. Nie? Tak sego. To. Znaczy, no to jest niesamowicie super się ten. Gdzie ja kupiłam tą paletkę? Wiecie co, ja nie pamiętam. Ale to chyba było w Minty. Minty, tak, bo oni mają. Oni mają też tam, Daniela, jakieś paletki, także ja na pewno się tam do nich odezwę i popatrzam. Jak mi się chwilowo mam na co innego zaplanowane budżety moje, bo też, kochani, tak bez, no, bez końca nie można pieniędzy wydawać. Tak sobie pomyślałam, nie? Okej, dobra. To w takim razie teraz biorę jeszcze ten o i wezmę, to jest tak za dużo, człowiek ma w odwłoku. Poczekajcie, to sobie jeszcze rozprowadzę, gdzie jest mój drapak. Mam za dużo, człowiek w odwłoku, to kurwa nie wie co ze sobą zrobić, nie? No. Która to godzina? Aha, Simon już pod drzwiami. Ten już żebrze pod drzwiami, że zaraz go wpuszczę. Poczekajcie momencik. Chodź. No chodź. Nie żebrz. Pod tymi drzwiami nie jęcz. Połóż się. Połóż się. Tam na krzesło się połóż. Ja cię tu nie chcę. Ja cię tu, koleś, nie chcę, bo ty mi tutaj kłakami będziesz znowu oczy zatykał. I teraz, jak już to zrobili, to weźmiemy sobie Sigmy. Numer wam nie powiem, okularów nie mam. I go sobie też tak, o, w środeczek. O. I do góry. O. Środeczek, o, człowiek ma stary, patrzcie, jakie stary ma te oczydła. I do góry. I sobie tego. No i żeby nie było, to jednak wezmę tego brązu, który jest z... I sobie tu go tak, o, nabrązuję. Czemu to ja mam dziury? Przepraszam. I sobie go tak, o, nabrązuję i do góry. Żeby ta końcóweczka była ciemna, moi drodzy. Czarna nie, czarny przyjdzie później, tak sobie wyobrażam. Nie? Tak sobie wyobrażam, że czarny przyjdzie później, a tutaj te brązy. O, ten nie chyba, tylko ten na pewno. Także tak to wygląda. Tak tu usiadłam i mówię, to ja teraz zrobię taki graficzny makijaż i zobaczymy, co z tego wyjdzie, nie? Czy nam się uda, czy nie uda. Czy... Nie? Za dużo tego w internetach nie ma, tego makijażu, więc trzeba, no mniej więcej wiesz, jakie to są, o tak, mniej więcej wiesz, człowieku, jakie to są, jak to wygląda, więc musisz dać sobie radę, żeby to wszystko, nie, żeby to wyglądało po ludzku. Tutaj jeszcze tego bordowego, nie? Żeby tak zmieszać wszystko. Do blendowania to są te sigmy po prostu, po krzywu. Zadżebiste, powiem wam, nie? Nie? No, nie. O, Simon sobie usiadł na krześle, nie wiem, coś znalazł do jedzenia.
czy do rzucania. Samo tylko nie wpieprzaj jakiś pierniczek, jakiś gumek albo czegoś, nie? Tak, no co? Koraliczki też, nie? Co ty tam zjadłeś? W ogóle się zrobił z tym jedzeniem po prostu... szkoda słów. Szkoda słów, deszcz pada, oj, wiecie co? Siedziałam tutaj, przygotowywałam światła, całe studio do tego, żeby usiąść i nagrywać i w pewnym momencie jak hukło, o tak wiecie, ni z gruchy, ni z pietruchy. Normalnie powiem wam, zamarłam. To był taki huk, jakby coś wybuchło, albo jak leci samolot i przechodzi tą sferę dźwięku. Tu nie ma ponaddźwiękowych samolotów, takich huków nie ma, a taki jeden huk, nie wiem do czego on miał mi wysłużyć. O, patrzcie, kupiłam se biały w końcu, bo nie ma białych w Niemczech. I teraz on jest zaklejony i muszę go odklejać i teraz zrobię stop. No i ten biały sobie tu na rękę położę. Patrzcie, biały korektor, wow, marzenie ściętej głowy, śmierdzi. Zrobię w tą stronę sobie, szanowni państwo, zrobię Katkrisa. O, aż na to. Jest kuchnia lepiej, nie? Bo widać, gdzie nie trzeba wyznaczać, chociaż mówię, nauczyłam się od Red Lipstick i działa ten sposób, nie? Jeszcze tak mi nie obwisły te moje... Jakim jest? Co jest grane? Nie lubisz? Jakiś taki anemiczny ten biały. Anemiczny koleś. A? Możesz to zasłonić spokojnie. Dopiero tam się może wyłonić. No ten biały jest taki niesubordynowany. Potrzebujemy... plaskatu był gdzieś tu, jest nawet. Niesubordynowany jest taki, wiecie, sam chce. Inna sprawa, że jakbym miała... dobra. Że jakbym miała, moi drodzy, gładkie, młode powieki, no to bym nie narzekała, ale powiem wam, że nawet jest... ta jego konsystencja taka dziwna. Gdzie? Nie wiem, o co tu chodzi, no ale... Ten, czekajcie, jak to było? Jak ja to sobie zrobię, myślałam? Jeszcze tego nie robiłam, wybaczcie. Zobaczcie, ta konsystencja taka dziwna. Niby tak dobrze wygląda, a on jest taki... Nie wiem, oleisty, taki dziwny, naprawdę ten, no ale jest, jak jest i bardzo dobrze, że jest. Gdzie mam tego kleju coś mam i sobie to lepiej pokleimy. O, sam początek. Ale tu jest, patrzcie, w tej... Yes. Najgorzej, jak się nigdy nie odkładało w to miejsce i nagle, kurczę, szok się odkłada, nie? Ciężko znaleźć, powiem wam, w tej sytuacji naprawdę. Bardzo ciężko.
Marzenka, jedź klejem, zobacz. Nie musisz swoich sposobów, tylko kleisz, kochana, maczasz w złotościach i naklejasz. O. Żeby następnie to przyklepać, one jakoś tak pękają i się dopiero rozwijają. No po prostu wow, powiem wam. Nieźle to. Nieźle dawam do ognia. Nieźle, nieźle. Okej. Sobie tam dalej kleju, żeby była ta, nie? Tu dokąd jestem. Póki mogę, proszę bardzo, jeszcze tutaj dziurka, ale to akurat jest małe miki, albowiem teraz nie wiem, czy wziąć z tej kolorowej ten fiolet z kolorem, czy wziąć tę zieleń z afektu. Jestem, powiem wam, zieleń z afektu, nie, to tę, o. No. Czy wziąć... A miało być więcej miejsca. Czy wziąć z turbiny, ouch, tę z turbiny. O, tę? Czy tę? Czy tę? Nie wiem. Zgubłam, szanowni państwo, ale wiecie co? Wezmę tę, w ogóle wszystkie te. I będzie B do jaja, nie? No. I B do jaja. Okej, okay, no to spróbujemy. O. Niech się przebijają. To jest tego trochę, o. Co mamy tam? O. Trochę z tego, trochę z tego. Na najmniejszym, proszę was, sześciennym metrze szukam wiecznie, kuźwa, czegoś. O. Dobra, ja pojadę jeszcze tym, no kurwa, jakie one są piękne. Słuchajcie, jak mle, przepraszam. Ale wiecie co, z tym klnięciem to jest tak. Jak miałabym powiedzieć do jakiegoś fryca, bo to jest najgorsze, ty odbycie, no, albo ty dziuro w dupie. No to jak mówię tak, no to... jesteś chora, czy co? Co za przeklęcie? Dlatego ja powiem wam z przyjemnością, rzucam różnymi epitetami made in Poland, nie? Bo jak człowiek tak zadźwięczy, nie? No to kochani moi, mamy czarny kolor, weźmiemy od Stysia, nie? Stysiu jest fajny chłopak, bardzo fajny, ja go bardzo lubię. Z niedocenianych wręcz. I kochani, maluję sobie, moi drodzy, fresk. Jest. Ja go, wiecie, na lodówce nie trzymam do temperowania. Powiem wam szczerze. Tu sobie go położę, o, nie? Wezmę znowu tą siódemkę. Umaczam ją tak lekkim bokiem. Tak, z jednej strony bokiem. I troszeczkę od góry i sobie tu... Moi drodzy, widać mnie? A tu mam się tak. Widzę tą stronę, chodź. Zaraz pierdyknie, jak się znam, zaraz pierdyknie. I sobie to ten czarny, moi drodzy, i tu go sobie powiększam, nie? I tę trzynastkę tak mniej więcej, o. Nie? Tak sobie, jaki ma być ten, ta kreska. O, aż do tego.
Ja ciągle zapominam, że mam te fantastyczne pędzle lamszopu. Jak tylko dojdę do jakiejś większej ilości pieniędzy, to powiem wam, że natychmiast, ale natychmiast kupię, czy to jest do brwi, czy do rzęs, czy do chusteczka wieczego. O. Catrice, plaskato półokrągły od góry, sobie tu nakładę tego czarnego i o. Rozblenduję, ponieważ mi tu powpycham, później wezmę ten mój ulubiony, który mam, tu masz wejść, tu masz zrobić czubek. Ale tu jest tym klnięciem, to ma tak, mój misiek wie, że jak R wiruje, to lepiej się nie odzywać, nie? Ja w ogóle się oduczyłam klnąć, powiem wam, nie? W Niemczech. Jak przyjeżdżam do Polski, to aż to samo ze mnie wychodzą te przekleństwa, naprawdę. Staram się, z całej siły się staram, żeby ten, a one po prostu mają mnie gdzieś i se wyłażą, proszę, ja was, no, mają to gdzieś, czekajcie, bo tu mam w głowie coś, ale, no to tylko w głowie. Ale po tym jednym oku muszę przerwać moje dywagacje i polecieć na dół i dać im jeść, bo on mnie tu wykończy. Zaraz zacznie szczekać, cudować i Bóg wie co jeszcze, nie? No. O tobie mówię, no patrzy się Simon, no. Innego Simona tu nie ma, Simon, wiesz? Tak się jakoś głupio składa. Jasne, to trzeba się podzielić kłakami, przejść pod stołem, no a po co? Po co on tu jest, po co? No i powiedzcie, no po kiego jest tu Simon? No i teraz biorę ten cienki, tak, on to jest co Ewy. Wiecie co, to jest co Ewy, tak na mój gust. To są, moi drodzy, przereklamowane pędzle. O. Każdy bele jaki przy was najtańszy Bailey, one nie były takie znów najtańsze, nie, kochani, tak sobie tu nie wmawiajmy jakieś tam, nie? Ale w porównaniu z innymi, no to były najtańsze. Więc one są bardzo dobre i te z, no, te z Bailey, no te z co Ewy, no, taki poziom mają jak te, nie? A kosztują, znaczy nie są tak drogie jak te Embrasz, nie? To uważam, że to jest, wiecie, to był rzut na dorobienie się i cześć, nie? Bo stwierdzam, po tylu latach już makijażując się, że z glam shopu są najlepsze, no co zrobisz. To jest prawda, nie wiem jak inni sądzą, ale te glam shopowe po prostu są bardzo dobre pędzle. O, tak to powiem wam wygląda. W moich oczach, kochani. Oj, tu pociągnę, widzi ta? To złoty roz, ten wziął z dzisiaj roz, żółtym sobie roz, no, rozblendowałam od dołu. O, czy to przechodzi w to? O, i tu. Tu już wezmę, a może też wziąć ten fiolet od Stysia, czemu nie? On też taki przyzwoicie wygląda. O, i pasuje. Pasuje w mordę szczeliu, o. Wow. No, tu mi coś nie wyszło. Z... teraz z Stysiowym fioletem.
chłopak jest bardzo fajny, naprawdę się ten bardzo no, pracuje na to, żeby być dobrym w tym, co robi. Jest taki no, fajny chłopak, mi się podoba. Bo każdy dudek ma swój czubek, nie wiem, czy wiecie. O tu. O. Ma być takie, o, jak mnie chłop zobaczy, to znowu mi się za głowę łapał, co ja na tym oku wymalowałam. Serio. On tylko przewraca oczami, a ja mu tłumaczę. Mężu mój, ukochany jedyny na świcie, ja to robię... Ja to robię po prostu do kamery. Ja z tym okiem nigdzie nie wyjdę, nie? Jak z Bakingiem leciałam otwierać drzwi panowemu z DPD, nie? I ja mówię, co on się tak dziwi tak na mnie, nie? Sylwia akurat była, sprzątała, a ta się na mnie patrzy. No co się dziwi? Niech pani zobaczy. Ja w lusterko, a ja wiecie, cała zapudrowana w tych, w... Jakim tam? Bo teraz wezmę sobie turbinę, wiecie? Teraz wezmę turbinę. Z tej turbiny, żeby tak dalej to się ciągło, to sobie wezmę... czekajcie, bo nie wiem... Ten... O, ten jest inny. A ten? Ten jest taki... No, w brązach. Okej. Okay. Wezmę sobie... Tytan. Nie? Przeczytała. Żeby tak dziewczyny jeszcze zrobiły. O. Widzi ta? O. O to chodzi, żeby to tak było. Żeby sobie dziewczyny jeszcze tak wymyśliły, żeby powiększane lusterka w tych, no, w tych paletkach. Jezu, ale by było fajnie. Nie musiałabym się, wiecie. Ciężko jest lustro wybrać. Takie, bo niby wiecie co, powiększają tutaj te, które ja tutaj mam, znaczy miałam inne i niby tyle samo powiększają, a to jest o wiele bardziej powiększa. I niby tam 3 czy 5 razy, ja brałam 12, nakupowałam jak debil tych luster w, no, jak one się tam nazywają, w internecie. Aż nie poszłam do, kochani, do drogerii i tam stało to lustro. I ja mówię do tej pani, że ja i owszem, ja je sobie wezmę, ale ja bardzo proszę, żeby, że jak mi będzie pasowało, to ja sobie ten, nie? On przyniosę je, on mówi, nie ma sprawy. Teraz wziąłem tego brązu trochę i tu na sam koniuszek, tu o, widzicie? No, ja jeszcze muszę się rozprawić z tym czarnym tu, bo on jest za mało rozdymiony i jest taki, nie jest czubaty. O. Ale to sobie zrobię za pomocą żelu. Ja go bardzo lubię, bo przy takich, wiecie, powiekach jak moje już, doświadczonych życiowo, to powiem wam, że fajnie się nim tutaj, o, te wyrównuje te takie, widzicie? No, bo to nie jest już równa powieka, ale można tym fajnie sobie wyrównać, kochani. O. Mamy takie, żeby było, o, czubate, o. I na moje oko jest to graficzny makijaż. Tak uważam, sobie to można, patrzcie, jeszcze jak wziąć i rozdymić. No, zwłaszcza tu. Chociaż potrzebne to jak psu na budę. Zo, okej, do tego momentu doszłam z tym jednym okiem i myślę, że to będzie wszystko oprócz tego, że jeszcze plaskaty poproszę. Dobra, niech będzie ten chiński. Wezmę sobie biały, nie? I sobie jeszcze tu tak, o.
nie tą białą tam, aż pojadę, nie? O. Tutaj sobie ją rozblendujemy tą białą i tu damy jej najwięcej uwag. I to jest, kochani, jak na mój ile mam lat? 63-letni gust, makijaż graficzny, który jeszcze, moi drodzy, będzie musiał być zrobiony dół, a dół to ja mu zrobię już bez gadania. Bo tak coś na oko czuję, czy na ucho czuję, że to się, moi drodzy, przeciągnęło co nieco. Okej, no to. I na tym mój graficzny makijaż w pełni jest zakończony. Wiecie co? Jak się ma glamszo przy sobie i na stole i dużo tego, to się oderwać nie można. A to to, a to siamto, a to sramto. Tutaj sobie ponad tymi kreskami pomalowałam tą świetlówką. Później stwierdziłam, że za mało mi się policzki, to że trzeba troszeczkę jednak tej świetlówki dać tutaj. A na koniec świetlówkę dałam na usta i powiem wam, że od razu makijaż nabrał pums. O Jezus Maria. Wykorzystałam jedną rzęsę, przekroiłam ją na pół, została mi ostatnia, muszę zamówić. Zresztą ja, wiecie sobie, jak ja mam sklejeniem, nie? Byłam ostatnio w tym, w DM-ie mogłam kupić te trójki takie, ale zapomniałam po prostu. Leciałam tylko przez sklep, chciałam to, co chciałam i w ogóle. Ale kochani, bardzo chciałabym poznać wasze zdanie na temat, czy kobieta 63+, może nosić makijaż graficzny. Ja uważam, powiem wam, że ten klej zrobił swoje. Fakt. Na powiece zupełnie młode i tak dalej, no to by wyglądało jak tafla lodu, to przechodzenie w siebie, ale nie jest ze starą babą tak źle, tak sobie nie, patrzę się w ten monitor, w tym małym, to wiecie, nie widzę się za bardzo, tylko widzę się, czy jestem w środku i dlatego patrzę się na niego, tu mam się patrzeć, tu. I tak wiecie, no i tak mi się wydaje, że... No można by, nie wiem, na jaką okazję taki makijaż. Na co dzień? No,
podajcie pomysły. Na jaką okazję można taki makijaż? Bo wiecie, ano, kochani, bardzo wam dziękuję za to, że jesteście, za przybycie, za komentarze, za kciuki. Wdzięczna jestem wam niesłychanie. Proszę, opowiadajcie o mnie. Niech się ten kanał rozwija. Niech świat zobaczy, że kobieta 60-paroletnia też umie się malować, też umie dobrze wyglądać. I to niekoniecznie za pomocą technicznych spraw, nie? Jak skalpel czy inna szczykawka. Kochani, życzę wam spokoju, pokoju, dobra samego wokół was i widzimy się wszyscy w następnym filmiku. Całe i zdrowi, moi drodzy. Trzymajcie się. Pa, pa.